Już dzisiaj startuje druga odsłona Festiwalu Filmowego w Elskim Centrum Kultury. Pierwszy seans inauguracyjny odbędzie się o godzinie? O godzinie 19. Film Żeby nie było śladów, polski kandydat do Oscara i film, który w Wenecji zdobył 10-minutową owację na stojąco. Film o historii Grzegorza Przemyka, historii, którą wszyscy znamy, ale reżyser zaprezentował ją na nowo. Myślę, że warto przyjść, bo to jest film, o którym jest głośno i będzie jeszcze głośniej. I to nie jest jedyny film, o którym było głośno, jest głośno i będzie głośno, który warto będzie zobaczyć, skorzystać z tej okazji. Oczywiście, że nie. Staraliśmy się, żeby na festiwalu było coś dla każdej grupy wiekowej. Mamy koncerty, spotkania, dyskusje i oczywiście projekcje. Projekcja filmu Teściowie już jutro w piątek po filmie Kinoterapia Tomasza Raczka, więc serdecznie zapraszamy. Będzie Republika Dzieci, czyli pierwszy familijny film Jana Jakuba Kolskiego. Będzie spotkanie z Arkadiuszem Jakubikiem i film Czarna Owca. Jeśli ktoś widział, to wie, że to jest jedna z najlepszych komedii w tym roku, polskich. No i co jeszcze? No przede wszystkim koncerty. Dzisiaj rozpoczynamy koncertem dla dzieci. Cezik i Drobnutki. No coś pięknego. Podejrzewam, że będzie się działo. No i Doktor Misio 2, czyli w sobotę. Oprócz tego muzyka filmowa w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej. Także będzie dużo się działo. Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny z Igorem Brejdygantem, który odbędzie się w piątek o 13:00. To jest panel głównie skierowany do młodzieży, ale wszystkich zapraszamy. Będziemy rozmawiać o serialach. Dlaczego je oglądamy? Czemu są teraz tak popularne? Co się zmieniło w rzeczywistości serialowej? No i dzieci. Dzisiaj zaczęliśmy festiwal warsztatami i animacją dla dzieci, dla przedszkolaków. Jutro powtórka z rozrywki. I spotykamy się też w sobotę i w niedzielę z Żubrem Pompikiem. Będziemy kolorować, będziemy rozdawać niespodzianki dla dzieci, więc zapraszamy. Z tego co słyszałam, to koncert, bilety, wejściówki na koncert Cezika dla dzieci są już nie do zdobycia. Czy są jeszcze jakieś punkty programu, w których można wziąć udział? Cezik faktycznie bardzo szybko się wyprzedał, ale pozostałe wydarzenia jak najbardziej można przyjść, dostać wejściówkę w kasie Elskiego Centrum Kultury. Zamkniemy festiwal wyjątkowym wydarzeniem, bo to będzie wydarzenie, no, które myślę dla fanów kina to jest coś niepowtarzalnego, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Muzyka na żywo Kacpra Kasprzaka i Marcina Pyciaka, czyli naszych ełckich artystów. Film Upiór w operze z 1925 roku. Będzie melodramatycznie, będzie trochę horrorowo, ale będzie to przeżycie, które zapamiętamy na długo. Więc zakończenie festiwalu w niedzielę o 20:00 tym właśnie seansem kina niemego z muzyką na żywo.